Co mówi jeden plemnik do drugiego na ścianie? Ale ta dzisiejsza młodzież rozrzutna. Witam serdecznie w kolejnej odsłonie Torchlight, jest to część już 19, ja jestem Boogie the BBR Cast. Gramy i coś ugrać tego nie możemy. Z jakiegoś powodu nie grałem chyba z miesiąc w tą grę. Nie, no może miesiąc nie, ale trochę nie grałem faktycznie, bo się przyznam szczerze, zmęczyłem tą grą. Mam nadzieję, że ona się już skończy. Muszę się pochwalić. Poproszę o werble. Rozwaliłem Diablo na levelu trudności Inferno. Wiem, respect się powinno mi powiedzieć. No więc Diablo na Inferno rozwaliłem i powiem wam szczerze, że gra Diablo to jest, no, dobra. Im dłużej się w nią gra, im wyższy level, tym się lepiej w to gra. Gra na easy jest, jak to się mówi, easy. Jest deadly easy, czy too easy. Jest, no, mniej przyjemna, jest autentycznie mniej przyjemna, niżeli gra w normalnym poziomie, znaczy na Inferno, czy wyższe. Nie mówię, że byłem killerem od samego początku, ale faktycznie w tej chwili już jestem takim killerem. Jestem już... O fuck, umarłem! Ja pierdolę. Jestem już killerem. Na Inferno gram, nie ma dla mnie mocnych. Przynajmniej takie mam wrażenie. Co jeszcze dodam? Mam dużo złota na tym Inferno, na każdym innym. Mam porządne bronie. Jak ktoś by chciał na Diabloku zagrać ze mną na Inferno, to zapraszam serdecznie. Wyślijcie mi wiadomość na YouTube, jeżeli chcecie widzieć, jaki jest mój game tag na Battle.net. No, zdychaj, ty pizdo durna. Ja już nic nie zbieram, bo ja już naprawdę chcę... Ja już chcę tą grę skończyć, bo nudzi mi się do jasnej cholery, ile można grać w to durne. Przecież ja mam wrażenie, że to jest dłuższe niż Diablo. I niestety nie mogę powiedzieć, żeby to było lepsze niż Diablo. Ta gra nie jest lepsza niż Diablo. Jest gorsze, no sorry bardzo. Jak lubię Torchlight względnie, podoba mi się, że została zrobiona jak przez, powiedzmy, nikogo. Że kosztuje odpowiednio mało, że nie ma, nie wiadomo jak, niesłychanie głupich zabezpieczeń, tak jak Diablo, że trzeba być do sieci podpiętym cały czas. Chociaż z tym podpiętym do sieci to ma też swoje plusy. Na przykład, wiecie, no gra Diablo ma ile tych gigabajtów? 8 czy cholera jakoś blisko 8? Ściągnięcie z sieci faktycznie trochę trwa. No zapewne dłużej to trwa, niżeli faktycznie zainstalowanie gry z płyty DVD czy coś takiego. Chociaż jak ktoś ma dobry internecik w domciu, no to może by sobie dał radę 15 minut zainstalować. Nie wiem, czy nie ma jakiegoś limitu ze strony Battle.netu, ale no działa to względnie chyba dobrze. Ale co, jakie są plusy właśnie takiego rozwiązania? Rzeczą, która mi osobiście najbardziej pasuje, no to jest samo to, że save gry, zapisanie stanu gry, postaci i tak dalej, nie jest zapisany lokalnie. No, zdarza się tak, że gra się popsuje, czy my się popsujemy, czy coś się popsuje, czy cokolwiek, trzeba ją przyinstalować. Wyobrażacie sobie mieć na przykład postać na 60 levelu, mieć, nie wiem, ileś tam, nie wiadomo ile milionów złota. I tu nagle stwierdzić, że okej, no to muszę przeinstalować, skopiujesz sobie postać na jakiś tam inny dysk, a tu kurwa nie działa, to przeinstalować. No przejebane by było. A tutaj, a w takim wypadku, jak to jest wszystko w sieci, nie ma z tym najmniejszego problemu. I wystarczy, nie trzeba się w ogóle niczym zastanawiać, po prostu się grę instaluje i po zainstalowaniu już jest
zdatne do użytku, wszystkie postacie są i tym podobne. Poza tym swego rodzaju takie facebookowe szpiegowanie. Na pewno wszyscy szpiegujecie swoje byłe dziewczyny lub teraźniejsze dziewczyny, co robią. Lub chłopaków, bo mamy też kilka dziewczyn, które nas oglądają, które serdecznie pozdrawiam. Sylwio, to do ciebie. Justyno, to również do ciebie. Mamy inne dziewczyny, o których nie wymieniłem, to bardzo przepraszam. Dajcie mi znać, to na pewno pozdrowię, jeżeli chcecie. Kurwa, co ja robię? No i... No, aha, bo tu jest jakiś cfer. Czekajcie, bo mi się film urwał. Co ja mówię? O Diablo. A no, że da się grę zainstalować i od razu działa, nic się nie traci. A kolejnym bajerem, takie facebookowe, właśnie w typu facebookowym sensie, jest możliwość oglądania profilów innych graczy. Co jest bardzo, moim zdaniem, bardzo przydatne, bo ja tej, może nie tyle co gry nie pojmowałem, ale nie do końca kapowałem, o co chodzi z tymi wszystkimi dexterity i tym podobne. Po obejrzeniu sobie, po gadaniu oczywiście na profilu, na Battle.net, na forum z ludźmi, wiem już mniej więcej, o co chodzi, a po obejrzeniu samych profili graczy, no to już wiem, które itemsy są dobre. Itemsy też po polsku powiedziałem. Które... Jak powiedzieć items po polsku? Dajcie mi chwilę się zastanowić. Nie mam pojęcia. Które rzeczy można by powiedzieć chyba? Które rzeczy albo bronie i tak dalej. Nie mam pojęcia, jak to nazwać jednym... Wyposażenie! O! Wyposażenie! Które wyposażenie jest naprawdę dobre? I... Bro! O, umarła! No i dzięki temu wiedziałem, co jest warte więcej, co jest warte mniej. Kupowałem, handlowałem, mam już teraz w milionach to złoto. My mana is low, to gdzieś tu powinno być koło właśnie. No i jest generalnie przyjemnie. A najzabawniejsze jest to, że ściągnąłem sobie jakąś aplikację ze sklepu Google Play, oczywiście za darmo, bo ja bym w życiu nie kupił aplikacji na telefon. Dobra, właśnie skłamałem, bo jedną kupiłem. Zaraz wam powiem jaką. Shit, prawie umarłem. Ściągnąłem sobie aplikację do Diablo, dzięki której mogę mieć jakąkolwiek postać, znaczy jej statystyki tej postaci na telefonie i to update'owane regularnie, w sensie można wystarczy wcisnąć klawisz update i takie coś się właśnie zrobi. Zrobi się update i będę miał nowe statystyki, czyli na przykład moją postać mogę sobie zapisać lub jakąkolwiek inną, wystarczy podać battle taga, który jest ogólnie dostępny na w sieci, wystarczy wejść na profil i on jest dostępny, nie jest to jakiś login, password, hasło czy nie wiadomo co znaczy. No jest to ogólnie dostępna rzecz, którą można się dzielić. Poza tym, że swoją można postać że swoją postać można dodać, to można dodać postać każdą inną. Czyli jeżeli macie jakiegoś tam znajomego i żeby zobaczyć, jak się rozwija, czy postać, na przykład, nie wiem, kogoś znanego gracza na świecie. Fuck, co to za jakiś potwór? No i to wtedy też można dodawać, nie trzeba wiecznie oglądać filmików, ale wystarczy od czasu do czasu kliknąć update, by się przekonać. Co robił, jak tam, ile złota zdobył. Może nie, chyba złota nie jest pokazane, ile mi się dobrze pamięta, ale jest pokazane właśnie wszelkiego rodzaju statystyki, itemsy, znaczy moc itemsów i tym podobne, nie? Siła i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo przyjemne. Nie powiem wam nazwy aplikacji, bo naprawdę nie pamiętam, ale wystarczy wpisać na wyszukiwarce
w Google Playu Diablo 3 i będzie to pewnie jedna, będzie tego pełno przy okazji innych aplikacji. Jak ktoś ma iPhone'a, pewnie też to będzie działać. W ostateczności można każdy profil oglądać sobie właśnie na Battle.net. No i to jest właśnie taki plus tego, że i chyba jedyny tego, że właśnie trzeba mieć połączenie z siecią i to, że wszystko jest zapisywane na serwerach Battle.netu. No a minusy, matko boska, lag jakie czasami są. Jak włączę grę o godzinę 18, to jest ja pierdel, to jest istna tragedia. To jest istna tragedia czasami, jak strzałę wypuszczam, gram Demon Hunterem, wypuszczam strzałę i jest ja pierdziele, no makabra jakaś. Ja wiem, że wszyscy chcą grać, ale skoro Battle.net wymaga, czego wymaga, no to powinni coś zrobić dobrze. Już nie mam już znaczenia, czy gra jako gra się komuś podoba, czy nie, no bo jak już mówiłem wcześniej, gusta gustami, każdy będzie lubił coś innego. Ja osobiście twierdzę, że Diablo jest dobre i basta. Diablo jest dobre. Czy jest lepszy niż drugie, czy nic nie powiem. Lepiej, mi osobiście gra się lepiej niż w dwójkę. Z jakiego powodu jest... Dwójka była... W dwójce, co mnie najbardziej nerwowało, to... Te wszelkiego rodzaju... Te polany. Te polany były tak wielkie, że nie chciało mi się po nich biegać. Jeżeli nie biegałeś, to... Co mu się stało? Mojemu petowi? No, nieważne. Jeżeli się nie biegało, to nie miało się złota, nie było skrzynek, nie było experience'a i tak jak kuje moje dzikie węże. No, a tutaj w trójce też są takie lokacje, które są rozbudowane, na przykład oaza, która jest duża, ale niewielka i poza tym nie ma tak, że... jest tego, że tak powiem, tylko takie, no bo w dwójce Diablo faktycznie, nie wiem, już trochę nie grałem w tą grę, ale nie pamiętam, by były inne rodzaju lokacje, niżeli po prostu rozbudowana lokacja. A w trójce mamy jakieś pieczary, chodzenie po korytarzach i tym podobne, co bardzo mi się podoba. Albo mamy wieżę cienia, czy cieni, jakoś tak to się nazywa. Co jest też bardzo ciekawą lokacją. No, czegoś takiego w dwójce nie ma. No i tak samo nie ma w Torchlight takich lokacji. Idziemy cały czas mniej więcej po takich samych miejscach. Ciężko mi powiedzieć, czy poza tym, że one graficznie się czymś różnią, no to nie. No to mamy trochę miejsca z prawej, lewej i tyle, nie? Ktoś może powiedzieć, że przecież Diablo jest identycznie, jest trochę miejsca i basta, nie? No, jakoś tak psychicznie inaczej się czuję z taką, z tym, co mam tutaj, a z tym, co daje mi Diablo. Siaj. Shit. Nie mam już życia, tak? A, no tak, bo jak ja nie podnoszę niczego, no to nie mam życia. Czekajcie, jak tu się... A. Może ja pojadę do miasta szybko, tak na szybko tylko. Sprzedamy coś, kupimy coś, zobaczymy coś. Okej. Okay. Dobra, mamy... Dexterity, czekajcie, bo ja najpierw może... Które to było Dexterity? Obrona. Ile ja jej tam potrzebowałem? 52. To jest takie. Ale tego jest. Które jest lepsze? 50. 42. Ok, no to zostawię. Tam jest jeszcze miejsce na kamień. Zaraz pójdziemy jakiś kamyk wyciągać. Dexterity. Co to była Dexterity? Nigdy nie pamiętam. Zręczność, no tak. Tak? Dexterity. Defense to już mam. Dexterity 52. No to co? Fes, jeszcze trochę mi zajmie, zanim to opanuje. Ale tu mam jakiegoś kamyczka, sobie zaraz walniemy, bo do... co to jest? Fire obrażenia? A, niech będzie. Nie, żeby mi to jakoś zależało na tym, co to w ogóle jest. A, tu jest jeszcze coś. Czacha.
Okej. Co jeszcze tutaj mamy? Patrzcie, ile tego jest. Po każdym do jednego, innego. Oj, patrz jak ładnie. Okej. To w zasadzie to sobie zostawię, a resztę mogę przehandlować, bo... Okej, dobra, to już mamy. Okej, to ja to przehandluję szybko. I kupię... Nie chcę mi się, przepraszam, ale nie chcę mi się już w tą grę grać. Denerwuje mnie, jak jasna cholera. I kupimy może porcję. Okej, tu 20. I tego 20. Mam złoto, co ja z tym będę robił. Grę skończę, nigdy do niej nie wrócę. Niestety. I to jest też właśnie różnica między Diablo a Torchlight. Do Torchlight nigdy nie wrócę, jestem do tego przekonany. Oczywiście drugą część kiedyś nagramy wspólnie z chłopakami, bo ma multiplayer i już mamy ją zakupioną, więc nagramy ją z bagerem i tak dalej. Ale do Diablo wracam sam i to z wielką chęcią. Gdzie się kuźwa wszyscy podzieli? Czy tu było pełno bydła przed chwilą? A no co. No. Więc to jest najprościej rzecz mówiąc, gra Diablo nie jest dobra tylko dlatego, że dwójka była super znana i w ogóle, ale bo fajnie się do niej wraca i jest po co wracać. Poziom trudności, jak ja mówiłem, Inferno jest, matko boska, trudny, jest naprawdę trudny. Umierałem bez przerwy, aż do momentu, jak dostałem jakieś... czekajcie, mam jakąś kuszę taką fajną. Dnaty, czy coś takiego. Dwie mam i dodaje mi ostro wszystkiego tam po kolei. Umarło mu się. Więc... No ty pizdo jedna. No i... I faktycznie, samym Diablo... O, schody w dół. Idziemy w dół. Samym Diablo męczyłem się chyba z tydzień na Inferno. Nie wiem, może się będziecie śmiali, ale faktycznie, bo w pierwszym dniu, jak na Inferno dotarłem do tego Diablo, to... Ale tego bydła jest. No to próbowałem go pokonać kilkunastodziesięciokrotnie. I najzabawniejsze jest to, że to nie Diablo mnie zabijał. Nie wiem, czy graliście w Diablo, czy widzieliście jakieś filmiki z Diablo, ale jak się z nim walczy, to on ma trzy fazy rozkładu, jakby to powiedzieć. I pierwszą fazą jest walka w niebie z diabłem. Paradoksalne trochę, prawda? Drugą fazą jest, jak się mu zniszczy tam 40% życia, czyli jak mu zostaje około 60 czy tam 55. Shit, zabiło mnie, nie zauważyłem. Dobrze, chociaż niedaleko. Czyli jak zostaje mu tam 55% życia, to się przechodzi do koszmaru. Czyli Diablo cię nawiedza w zasadzie w głowie, a nie faktycznie się walczy. No ale walczy się normalnie. I w tamtym miejscu, w miejsce koszmaru, Diablo trzy razy w ciągu całej bitwy, bo znowu ma całe nowe życie, i trzy razy od nowa się jakby, znaczy w tej nowej fazie walczy się z nim tak jakby od nowa. I... Kurwa, nie widzę nic. No i walczy się z nim tak jakby od nowa, bo ma nowe życie. I trzy razy w tej fazie drugiej, w tym koszmarze, jak on to tam bodajże nazywa, on się zmienia w mnie samego. Cień mojej osoby, czyli to, co ja mam, to ma mój przeciwnik i to jest trudne, bo faktycznie postać, którą Diablo ma, to jest, nie wiem, czy to jest identyczna postać jak moja, jest to na pewno ten sam bohater, jest to na pewno bohater na 60 poziomie, ale bo ma wszystkie możliwe
wszystkie możliwe ataki specjalne odblokowane, ale nie wiem, czy ma taką samą broń i tak dalej. No, tego jeszcze nigdzie nie wyczytałem. No tak czy siak, postać jest bardzo silna i to mnie za każdym razem... Diablo chyba ani razu mnie nie zabił jako Diablo, tylko zawsze umierałem przez tą postać. No, ona się ta postać, to mój duch czy cień mnie pojawia się trzykrotnie przy 70, 50 i 30% życia, około mniej więcej, tam gdzieś na Google pewnie znajdziecie dokładne wyliczniki ile i kiedy. Czekajcie, bo mam życie, okej. No i ta postać jest bardzo szybka, bardzo silna, a Diablo sam jako Diablo jest... Bossy w tej grze są łatwe. Jeżeli chodzi o same bossy, czy Balial, czy jakikolwiek inny. No poza mną samym, jak się walczy z Diablo, który ja jestem trudny do pokonania i to właśnie mnie za każdym razem, najdalej, że tak powiem, jak doszedłem przed zabiciem Diablo, to było właśnie trzecia faza tej drugiej fazy, czyli za trzecim razem, jak przywołał moją postać, cień mojej postaci i... Och, siedmiu. I... Mamy tu jakieś złote? Nie ma nic. No i umierałem, jak to się mówi. A wiecie, przy 60 levelu postaci naprawienie zbroi to jest po maksymalne naprawienie to jest koszt dobrych 25 tysięcy złotych. Jest to sporo, faktycznie jest to sporo, jeżeli postać nie ma się bardzo silnej, taką jak mam w tej chwili. To 25 tysięcy złota to jest naprawdę dużo. Ja miałem zaoszczędzone przed uderzeniem w Diablo jakieś 300 tysięcy. O, sorry, odbiło mi się. Mam nadzieję, że tego nikt nie usłyszy. Nie piję piwa. Co ja mówiłem? Znowu dziura. Misiu, kolorowy, to twoja wina. Ja pieprzę, ale dziura, no. No co to za portal? A, taki trzmik. No i... Fuck, znowu zapomniałem, wiecie. Czekajcie się, może uporam z tymi patofianami wszelakimi tutaj. To nie jest gryząca skrzynia? Nie. Nie wiem, czemu mi tutaj walczą. No i... Fuck, czy musiałbym siebie sam siebie słuchać. Znaczy ja w słuchawkach sam siebie słyszę, ale sam siebie nie pamiętam. Oh fuck, Alzheimer. O czym ja to mówiłem? O czym to ja mówiłem? Coś z tym Diablo, tak, naprowadźcie mnie po sznureczku szybciutko. Coś o Diablo, coś o... Wie co, nie pamiętam. Zagapiłem się na... Zagapiłem się na... Na cokolwiek tu się dzieje. No, walcz. No, zagapiłem to, co tu się w ogóle dzieje. Troszeczkę denerwujące jest to, że... Inventory is full. Trochę denerwujące jest właśnie to, że nie za bardzo widzę, co jest pod tym... Pod tym cholernym i... No, jak na ziemi jest 20 rzeczy naraz, to nie widzę, co to w ogóle jest. Jak mam dzisiaj jakąś, nie wiem, to ja wiem, że w pracy byłem zmęczony jest, no ale kurde, no. No to lecimy dalej. To wydaje mi się, że cały komentarz do Diablo już mam za sobą. Ostatnio miałem fajną pogadankę w komentarzach. O, fuck, nie, ja pierd... W tym miejscu, trudno, fejma z
zgubiłem, ale jakoś to będzie. No, ostatnio miałem fajną pogadankę na, pod jednym z filmików, nawet nie wiem którym, ale pamiętam z kim, Sylwio, bardzo cię drugi raz już pozdrawiam. Fajnie mi się gadało. Jak zwrócicie uwagę, to Sylwii się przede wszystkim podobały moje joke'i na samym początku filmików, ho ho ho. I co? I to wszystko. I lubi wierzyć w teorie spiskowe, że nie byliśmy na przykład na Księżycu. Brednia! Sylwio, brednia, byliśmy na Księżycu. Nie widziałeś Transformersów? Wszyscy widzieli Transformersów, znaczy nie wiem, czy wszyscy widzieli Transformersów, ale wszyscy widzieli, że w Transformersach, co widzieli ci tych Transformersów, że jest właśnie, że byli na tym Księżycu. Wszystko było nakręcone. A dodatkowo coś jeszcze? Chyba nie. Więc ciebie, Sylwia, pozdrawiam. Nie wiem, co jeszcze tu powiedzieć. Ja już bym się, że tak powiem, ja już bym skończył. Skończyłbym już tą cholerną grę. Już nie mam siły do niej. Już widzicie, że już biegnę na odpierdziel. To się wam przeprosiny należą. Ale właśnie nie wiem, czy ode mnie, czy od ludzi, którzy zrobili tą grę nieco za długą. To oni przecież mogli zrobić sobie krótszą kampanię, a spokojnie zrobić jakiś edytor. Co tam się dzieje? Nic nie widzę, ja pieprzę. No, że spokojnie mogli zrobić tą grę zdecydowanie krótszą, ale z jakimś edytorem plansz na przykład. No i wtedy ludzie by, kto by chciał, to by sobie grał w nieskończoność, a kto by nie chciał, to to by robił co? Zrobiłby 10 tych leveli i byłby święty spokój, prawda? No i skąd mam wiedzieć, co jest? No bez sensu przecież coś takiego. A, spieprzajcie. Level up? Wow, dobre daję. To mam kolejny level up do tego coś tam, co mam w plecaku. Znaczy już w tej chwili już mam w skrzynce. My pack is full. Ja sobie trzymam tego alta, żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś złotych przedmiotów, które bym na pewno wziął kosztem innych. Ale na razie nic nie widzę. Okej, idziemy dalej. O, umieraj, ty pindo jedna! Ty pewnie na PiS głosujesz. Nie no, obiecałeś mi nie dyskutować o polityce, ale wiecie, na kogo nie głosować. Ogólnie polityka jest męcząca, ja w pracy pracuję z dziewczyną. Młoda dziewczyna, młoda, całkiem młoda. Może niezbyt urodziwa, no ale nie wszystko można mieć. I ona jest straszną fanką polityki. I w takim najgorszym stylu fanką polityki, takim wręcz maniakiem, jak z Radia Maryi. Tylko, że polityków, a nie, jakiejś religii, powiedzmy, nie? Bo z religii to ja nie wiem, kim ona jest, protestantką chyba. Nieważne. No ale tak czy siak, maniaczką polityczną jest, ale to taką na... taką psychomaniaczką. Każdy, kto jest przeciwko jej zdaniu, to nie ma racji i tyle. I tu nie ma zlituj się. Gdzie tu jest? Co to jest? To jakieś fioletowe rzeczy? What the fuck? Poidentyfikujmy sobie tu troszkę. Nie wiem, czy mamy coś tu ciekawego. Nie wygląda na to. Wiecie co? Miałeś mi nie nosić. Czemu nie? Dexterity. No to co, dajemy znowu dexterity. Jeszcze nam trochę brakuje. Trudno. Ale cóż, na to poradzę. Okej, no to lecimy dalej. Fuck. Tak to jest, wrąbać się w sam środek imprezy. Bez zaproszenia. Wszystko? Dobra, lecimy dalej.
Znowu mi się film, znaczy komentarz urwał, zapomniałem co miałem mówić. O, mamy schody w dół. Mamy schody w dół. Ja strasznie szybko biegnę, takie mam wrażenie przynajmniej. Wiecie co, to ja się z wami tu najbardziej, najserdeczniej i w ogóle kochanie pożegnam. Ja jestem Boogie the Bierka, zapraszam wszystkich do subskrypcji. Tam będzie już w dół. Misiu kolorowy, jeżeli dobrze wspominałeś, to tam ma być już jakiś ostatni, przedostatni level. O Boże, jak to brzmi cudownie. Dzięki wielkie, cześć!